Witam wszystkich serdecznie w kolejnej części poradników. Tym razem zmierzymy się z wgrywaniem i obsługą Repeater Firmware do drukarki 3D. Cały proces zaczynamy od tego, że musimy oczywiście posiadać Arduino Mega 2560 plus nakładkę RAMS i wyświetlacz LCD. No to już jest opcjonalna sprawa, ale bardzo przydatna. Przyjmując, że to mamy, zaczynamy. Wchodzimy na stronę arduino.cc do działu Download i tu się nam podstawia domyślnie wersja najnowsza 1.6.3. Jednak z uwagi na to, że ona zawiera albo nie zawiera pewnych bibliotek, które są konieczne do obsługi firmware, proponuję ściągnąć starszą wersję. Przejdziemy tutaj do tego działu, to wersja Arduino 1.0.6, którą polecam. Ściągamy sobie dla Was taką wersję, jaka odpowiada naszemu systemowi operacyjnemu. Ja mam akurat Windows, więc instaluję, ściągam wersję dla Windowsa. Oczywiście już mam to zainstalowane, nie będę tutaj tracił czasu, w związku z czym przechodzimy do samego programu. Program jest bardzo prosty, jest ekran główny, gdzie tutaj się będzie wyświetlał kod w C i menu. Pierwsze co robimy, podłączamy Arduino poprzez kabel USB do komputera. Jeżeli wcześniej instalując oczywiście sterowniki wraz z programem Arduino. Jeżeli to nam przebiegło pomyślnie, wchodzimy w narzędzia, wybieramy port szeregowy. U mnie to się akurat zgłosiło pod komem 22, więc zostawiamy i wybieramy płytkę. Tutaj domyślnie może się podstawić inna płytka, prawdopodobnie Arduino Uno. My wybieramy Arduino Mega 2560. Program jest bardzo prosty, ma tutaj kilka ikonek. Pierwsza to jest weryfikacja, druga wgrywanie, trzecia to jako nowy szkic, czyli sketch, oni to też tak można nazywać, otwarcie i zapisanie. No to skorzystamy, tutaj są biblioteki, wejdziemy, otworzymy sobie. A, wcześniej ważna rzecz, w międzyczasie ze strony na przykład mojej drukarki, czyli na RC Track, w dziale maszyny, narzędzia i maszyny mamy wątek drukarka X3D i w pierwszym poście mamy tutaj firmware przygotowany przeze mnie dla drukarki z wyświetlaczem tekstowym i z graficznym. Ja mam akurat z tekstowym, więc ściągnąłem sobie tą wersję i oczywiście już ją wcześniej zapisałem sobie na dysku. Przechodzimy do Arduino, dajmy plik, otwórz, ponieważ on mi już tutaj pokazywał wcześniej. Ja otwierałem to, no to jest ten folder, prawda? Wchodzimy do środka i mamy tutaj dużo plików. Nas interesuje przede wszystkim w tym momencie ten plik z rozszerzeniem ino. I otwieramy go, otwiera się nam nowe okno i mamy dużo zakładek tutaj z kodem. Najważniejsza to jest chyba configuration.h, w którym mamy cały większość ustawień, nie wszystkie, ale większość takich głównych ustawień dotyczących funkcjonowania drukarki. No, nie będę tego opisywał, bo tutaj jest tego bardzo, bardzo dużo. To jest wstępnie już setup przygotowany pod tą drukarkę, czyli mamy wybrany płyta RAMS, to jest akurat typ 33, no nie będę tego tutaj dalej drążył. I co robimy teraz? I teraz, jeżeli mamy podłączone Arduino, najpierw sobie zrobimy weryfikację, czy nasz kod jest prawidłowy i czy się prawidłowo skompiluje, więc uruchamiamy tą weryfikację. Tu mamy aktualne komunikaty i pasek po prawej stronie, pasek postępu. To trwa powiedzmy tam kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Program w tej chwili testuje, czy wszystkie zmienne są prawidłowo, czy użyte funkcje są prawidłowe. To cała weryfikacja, dlatego to chwilę trwa, a że kod jest dość długi, to wymaga pewnej ilości czasu. Proszę, mamy kompilowanie zakończone, wszystko się udało, 120 nie mała, bez mała 125 kilobajtów. Pojemność naszego pamięci dostępnej na Arduino to jest 258, czyli jesteśmy w zapasie. Jeżeli to przebiegło pomyślnie, no to w tej chwili klikamy na załaduj. W tym momencie powtórzy się czynność kompilowania oraz zmieni się tu za chwilę status na ładowanie. Po zakończeniu kompilowania
na Arduino, na płytce Arduino powinny zacząć migać intensywnie diody, co będzie oznaczać, że program się ładuje do pamięci. Poczekajmy jeszcze chwilę. Teraz się to nam powinno udać. O proszę, rozpoczął się proces ładowania. W tej chwili, no, wy tego nie widzicie, ale na płytce Arduino intensywnie migają diody. No i po chwili jakieś zaraz to powinno się szybko wgrać. Powinien się pojawić komunikat, czy się nam to zakończyło pomyślnie, czy nie. Zobaczymy. Jeszcze tylko powiem, że jeżeli ktoś by chciał, można wejść sobie tutaj, kliknąć ten link, tam jest konfigurator i samemu ten firmware sobie tam zmieniać. Proszę, mamy proces zakończony pomyślnie. W tej chwili możemy zrestartować Arduino i ono już powinno nam działać. Co teraz robimy dalej? Teraz przechodzimy do programu Repeater Host. Jest to program, który służy do zarządzania drukarką, do łącznością z drukarką. No i co tutaj mamy? Mamy tutaj główną tą część ekranu, na której mamy akurat tutaj stół naszej drukarki. Tutaj widać pole robocze, wcześniej zdefiniowane. Mamy zakładkę wykresy temperatur, tu się nam będą pojawiać różne rzeczy podczas pracy drukarki. Mamy menu, to po prawej stronie akurat to służy do kontroli ręcznej. W tej chwili mamy odłączoną drukarkę, więc tutaj są wszystkie są nieaktywne. W pierwszej kolejności wchodzimy w konfigurację ustawienia drukarki i tutaj sobie definiujemy naszą drukarkę. Oczywiście to mamy już tam wcześniej jakąś tam przygotowane. Pierwsza zakładka połączenie. Tu oczywiście musimy wybrać odpowiedni kom, pod którym się nam zgłasza nasze Arduino. Prędkość domyślnie jest ustawiona na 115-200, to będzie można później zmienić, natomiast w tej chwili, żeby się to prawidłowo połączyło, to zostawiamy 115, resztę 115-200, resztę ustawień tutaj bez zmian. Jeżeli chodzi o drukarkę, no to można sobie tutaj różne rzeczy tam definiować na potrzeby obsługi. Można zdefiniować extruder, że jest 1, jakieś tam maksymalne parametry, one tam są nieistotne z punktu widzenia samego firmware, dysze, parametry drukarki. Tutaj jest ważne ustawienie, proponuję zdefiniować pole robocze, czyli wybieramy tutaj akurat w tym przypadku, to jest drukarka jako klasyczna i teraz tak, szerokość drukowania to jest ten parametr, zresztą to jest oś X, głębokość to jest oś Y i wysokość to jest oś Z. Te parametry oczywiście one empirycznie muszą być zmierzone z drukarki i tutaj wpisane. O tyle jest to ważne, że już to zamknę, że potem to determinuje tutaj później, czy model mieści się w polu roboczym, czy nie. Tak? Tutaj od razu nam program będzie ostrzegał, jeżeli załadujemy model, który wykracza poza ten pole robocze, które tu jest tym prostopadłościanem wyznaczone, no to wtedy po prostu wiemy, że jest problem. I co teraz robimy? Jeżeli to skonfigurowaliśmy, klikamy na podłącz. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, zaświeca się tam na zielono i tutaj już mamy stan wolny, czyli w tym momencie drukarka to się nam uaktywniło, drukarka ma status podłączony i nic akurat w tym momencie nie wykonuje żadnych zadań. Co tu mamy? Mamy joystick do obsługi osi X i Y, to można sobie, to są wartości w milimetrach, czyli na przykład klikniemy na 10, to się nam tutaj widać, że się nam głowica powinna przejechać o 10 mm, jeżeli tu klikniemy 50, to w osi Y o 50, analogicznie tutaj w osi Z i extruder, czyli na minus to są wartości, to jest retrakcja, czyli cofnięcie filamentu, na plus to jest wysunięcie. No w tej chwili, proszę, tutaj jakieś tam komendy poszły. Tu mamy Home X, Home Y, Home Z, czyli po naciśnięciu tych ikonek głowica przejedzie odpowiednio do osi X, do krańcówki osi X, krańcówki osi Y, bądź do stół do osi Z. Bądź wszystkie równocześnie, to jest to polecenie. Tutaj mamy taką już obsługę bieżącą, czyli na przykład w trakcie drukowania możemy, czy bądź przed, ustawić prędkość drukowania, zmieniając suwak, czyli domyślnie jest 100%. Można to w trakcie na przykład przyspieszać, zwalniać. Podobnie ilość filamentu, załączenie wentylatora, w tym momencie jest wentylator załączony,
z mocą 67%. Tu można ten zakres oczywiście od 0 do 100, natomiast no 0 jest oczywiście nieefektywne. Myślę, że 40, mniej niż 40 też nie ma sensu, bo wtedy wentylator ma problem z pokonaniem oporu powietrza, to w ogóle zresztą nie ma to sensu. Więc w tym przedziale powiedzmy 40 do 100 można się poruszać. No i załączenie ekstrudera tutaj nam pokazuje błąd. Temperaturę mamy minus 48 stopni. To wynika z tego, że ja do tej płytki, w tej chwili to nie jest drukarka, to jest sama płytka, nie mam podłączonych w ogóle termistorów, ani stołu, ani ekstrudera, w związku z powyższym pokazuje się błąd i tu jeszcze mielibyśmy jeszcze jeden pasek, gdzie byłby stół do grzania. No w tej chwili też mówię, z racji tego, że termistora nie ma, no to on po prostu uznaje, że stoł nie ma podgrzewanego stołu. No i tutaj można regulować temperaturę, klikając tą temperaturę można sobie ustawić, to jest zadana temperatura. Dobra, i co? No na przykład tu możemy zobaczyć, jeżeli włączymy na przykład w tej chwili podgrzewanie głowicy, no tu się nam zawsze zmienia status, to automatycznie za chwilkę tutaj na wykresie powinny się nam pojawić wykres. Zaraz zobaczymy temperatury, natomiast jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj mamy takie pole opcji G-kodu. Ono się pojawia w momencie, kiedy wyłączymy tryb Easy, tak? Czyli w tej chwili jest taki tryb okrojony, go wyłączymy, to wtedy mamy dostępne inne pola i mamy, tu możemy ręcznie wpisywać polecenia, na przykład G0X20Y40, po naciśnięciu Entera głowica się nam przesunie o te współrzędne. To jest bardzo, bardzo fajna funkcja. OK. Temat drukarki, obsługi tutaj już mamy skończony, teraz przechodzimy do bardzo istotnej rzeczy, funkcjonalności tego programu, czyli do konfiguracji. Tutaj za pośrednictwem tego menu, czyli konfiguracja i firmware, możemy zmieniać nastawienia naszej drukarki. Tu mamy takich kilka najważniejszych nastawów, ja może to tak szybko omówię. Prędkość transmisji, no to co wspomniałem wcześniej, 115-200, ponieważ to jest świeży RAM, świeży Arduino, nie używane jeszcze, więc wydrukowany filament mamy 0, aktywność 0 i nieaktywność też 0. To jest parametr, który określa, po ilu milisekundach wyłączy silniki, jeżeli będą nieaktywne, to jest akurat 360 sekund ustawione. To są bardzo ważne ustawienia, czyli ilość kroków na milimetr przez każdy silnik, tak, wykonywane, czyli ile potrzeba kroków, aby pokonać, przesunąć głowicę o 1 mm. To akurat są jakieś tam wartości wpisane domyślne. To jest, ja to z firmware już ustawiam. Później mamy tak. Maksymalne prędkości dla osi X, dla osi Y, dla osi Z, potem maksymalne prędkości, czy prędkości w ogóle homowania tak zwanego, czyli dojazdu do krańcówek. Akurat tu mamy 40-42. Jerk to jest taka funkcja, to zostawiamy, są tu optymalnie wartości dobrane, chociaż można to ewentualnie korygować, to chodzi o to, jak nam potem narożniki wychodzą, czy są bardziej zaokrąglone, czy mniej. To są ważne wartości, tak? To jest maksymalna wartość osi pola w osi X, Y i Z. X, Y należy wpisać tutaj doświadczalnie, zresztą tak jak Z, natomiast z osią Z, tu akurat w przypadku drukarki X czy D mojego projektu, krańcówka osi Z jest ustawiona jako max, czyli nie przy samej głowicy, tylko na przeciwległym końcu, czyli maksymalne pole robocze. I tą wartość należy tutaj zmieniać w trakcie kalibracji, czyli ustalić rzeczywistą wartość od dyszy do stołu, z tym, że stół musi być, trzeba dać funkcję home Z, o tu, stół się tam zatrzyma i tą odległość pomiędzy stołem, powierzchnią stołu a dyszą należy tutaj wpisywać. Ją można potem korygować w menu jeszcze z drukarki, powiedzmy o jakieś tam setne, natomiast no, to jest bardzo ważne ustawienie. Później mamy przyspieszenia w osi X, Y i Z podczas normalnej pracy, podczas travel, czyli takich pustych przebiegów. No i dalsze to są już ustawienia do grzania stołu i do ekstrudera, tutaj one są już mniej istotne. Po zmianie zapisujemy to OK.
No i na ten moment tyle. No tu jest jeszcze taka część, którą, gdzie można, powiedzmy, uruchomić drukowanie, a tu jeszcze jedna ważna zakładka, karta SD, tu można sobie podglądnąć, co mamy na karcie SD. Ja włożę w międzyczasie może kartę SD, zobaczymy, czy nam to zadziała. Proszę bardzo, jest, pojawiły się pliki, no, jakieś tam nieważne co. Zaznaczając, można wydać polecenie drukuj. Ja generalnie nie polecam drukowania, już to mówiłem wcześniej, we wcześniejszym poradniku, nie polecam drukowania z programu. No, to jest, chodzi o to, że obecne komputery nie mają klasycznego sprzętowego portu COM, tylko emulowany poprzez USB, to się dzieje software'owo i często dzieje się tak, że przy obciążeniach procesora chwilowych, czy to pojawiają się zakłócenia i po prostu drukarka staje, na chwilę zatrzymuje się, a potem to się po prostu odbija negatywnie na jakości wydruku. To w tej części tyle, w drugiej części pokażę już, jak obsługiwać firmware z poziomu menu. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia.